Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was przepyszne lody karmelowe, ale naprawdę są bardzo, bardzo pyszne. I tak jak ostatnio robiłam lody z Oreo, do tego potrzebujemy te same składniki, no prawie te same. Jedna rzecz, tu mam też krówki. Krówki tu mam 3 rodzaje. To jest obojętnie, jakie weźmiecie, byle żeby były krówki, oczywiście karmelowe. Takie żółte to idzie kupić w Niemcach. W Niemcach oczywiście no, jedna sorta idzie kupić te żółte w każdym supermarkecie, nawet w drogerii Müller też kupicie. I tu mam 20 krówek, posiekach się na takie mniejsze kawałeczki. Na razie się odłożymy. I będziemy potrzebować karmel z puszki, to oczywiście w Polsce znają wszyscy. Ten kupiłam w EDC w Niemcach. Niestety u nas no jeden wybór, ale w Polsce można kupić dużo rodzajów, także możecie wziąć obojętnie jako puszka. Myślę, że też będzie dobrze o smaku orzechowym albo te inne. 400 gramów, taką mniejszą. Potem będziemy potrzebować 250 gramów serka mascarpone i tym razem wzięłam 400 ml śmietany kremówki i szczypta soli. Śmietana i mascarpone musi być zimne i to dumy do miski, ten mascarpone i ta śmietana kremówka. Ja zawsze się dową do zamrażalki tak gdzieś na 2-3 godziny, żeby mi to wychodzi, żeby się fajnie wychodziło, bo tych w kartonikach nie trzymia w lodówce, dlatego one są takie gęste, ale to nic nie szkodzi. No, dumy ta śmietana tu i ta szczypta soli i oczywiście to trzeba zaś ubijać na taką fajną, kremową, sztywną masę. Trochę to potrwa tak gdzieś no 3-4 minutki, w zależności jaki mikser macie. W Polsce masa krówkowa, jak się otworzy, to ona ma takie kulki cukrowe z cukru. No, kulki ma takie fajne, lubię te kulki takie, w tym karamelu są kulki takie, z cukru, także możecie trochę sobie podgrzać ten karamel. I o tutaj tak prosto z puszki, bo tu kiefty nie ma. No. Jak już ta śmietana z tym mascarponem będzie ubita, to my właśnie ten karamel do tego, ta masa krówkową, ostrożnie to wymieszać łyżką albo taką szpatułką. I na koniec dodać te krówki i też ostrożnie wymieszać. Jak już to będzie gotowe, przełożymy do pudełka, ja tu mam po lodach. Tym razem mi wyszło więcej, jak 1 litr, bo było więcej śmietany, ale reszta przełożam do takich małych pojemniczków na lody i to pójdzie do zamrażalki. Ja to miałam zaś całą noc w zamrażalce. Dla tych małych chyba starczy 4 godziny. Dostałam typ od widza, że żeby te lody były bardziej kremowe, trzeba mieszać co pół godziny. Oczywiście tych małych dni, ale te w tej puszce trzeba mieszać co pół godziny, wtedy będą takie kremowe. I o tu 2 dni po, już połowa zjedzono, jak widzicie. No ja tego nie mieszałam, dlatego są też trochę twarde, ale to nic nie szkodzi, łyżką się wyciągło. I są bardzo, bardzo pyszne. Muszę powiedzieć, lepsze jak te kupne, bo jadłam w Polsce kupne. Tu bardziej smakują na karamele, jeszcze te krówki dają taką fajną słodko-słoną notę. Przepyszne są, polecam, bo to bardzo, bardzo nie jest ciężko do zrobienia, jak żeście widzieli i sami się zaskoczycie, jakie to dobre i łatwe. Ok, tu widzę te krówki, kawałki krówek, pyszne. Ok, to by było na tyle, myślę, że Wam się podobało i do następnego razu. Cześć!